Piotr Myszka miał ogromne szanse na olimpijski medal, ale został zdyskwalifikowany za falstart i zakończył swój udział w klasie RSX na 6. miejscu. Poprosiliśmy go o kilka słów podsumowania. Tak, no igrzyska się skończyły już 8 sierpnia. No można powiedzieć, dla mnie osobiście, no to tak jakby nie do końca zrealizowałem plan, z jakim tam pojechałem. Zależało mi oczywiście na medalu. Tak jak pewnie większość ludzi tutaj widziało, w ostatnim wyścigu byłem tym atakującym, więc no wiadomo, no była dość nerwowa sytuacja, ale wydawało się, że no start był idealny, że to bardziej tam gdzieś zawodnicy właśnie Włoch i Francuz mieli fast start niż ja, no ale niestety okazało się, że ja również. No i straciłem tą szansę w tym momencie walki o medal, bo z racji tego, że mnie zdyskwalifikowano, no to nie byłem w stanie tak naprawdę już nic w tym wyścigu zrobić. I można powiedzieć, że no tego medalu nie zdobyłem. To, że spadłem na 6. miejsce, to tak naprawdę już nie ma żadnego znaczenia. Dałem sobie czas do końca sierpnia, żeby tak jakby podjąć decyzję, co dalej, w którą stronę i w ogóle. Na pewno chciałbym troszeczkę poukładać swojego życia takiego osobistego, bo ostatnie 5 lat znowu byłem totalnie wyłączony ze wszystkiego. Czas leci, ja już mam też swoje lata, też tak jakby szanuję swój wiek i rywali. Wiem, że oni po prostu no są coraz młodsi, tak naprawdę coraz młodsi przychodzą do tego sportu, więc na pewno będę pływał, bo windsurfing, żeglarstwo jest moją pasją, więc nie wyobrażam sobie, że miałbym naraz przestać pływać z powodu tego, że nie zdobyłem medalu, więc będę na pewno pływał, będę dobry w tej nowej klasie, ale raczej będę to zrobił jako coś tak jakby dodatkowego, coś, co będzie mi sprawiało radość, i jeżeli będę miał oczywiście jakieś motywacje za półtora roku, za 2 lata, żeby wziąć udział w eliminacjach do igrzysk, dla zabawy na pewno spróbuję. Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. 1 sierpnia zmarł Sławomir Nowak, wybitny trener lekkiej atletyki i pracownik dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Trenował m.in. podkarkę Zofię Bielczyk i Grażynę Rapsztyn, wielobojistki Marię Kamrowską i Kamilę Chudzik. Do rekordu świata i mistrzostwa świata w biegu na 800 metrów doprowadził Wilsona Kipketera. Sławek Nowak moim zdaniem był jednym z najwybitniejszych trenerów w historii polskiej lekkiej atletyki. Jego dokonania mówią same za siebie. Sławek był trenerem nie tylko wysokiej klasy, był takim trenerem, który był obdarzony pewną charyzmą. Ciężko na to pracował, to trzeba przyznać. Ja mogę powiedzieć, że ja go widywałem przy warsztacie, czyli na treningach, od rana do wieczora. Można powiedzieć, za co się nie wziął, zawsze osiągał sukcesy. Polskie żeglarki Aleksandra Melzacka i Kinga Łoboda zadebiutowały na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020. Rywalizacje w klasie 49er FX zakończyły na 15. miejscu. No, wrażenia były silne i te emocje były silne, bo tam była bardzo zacięta rywalizacja, bardzo wyrównany poziom wśród zawodników, więc trzeba było walczyć naprawdę mocno. No i bardzo ogólnie mi się tam podobało, no bo to były moje pierwsze igrzyska, ja żegluję z Kingą Łobodą w załodze, więc wspólnie to były nasz taki pierwszy raz na igrzyskach, ale bardzo miło generalnie to wspominamy i oceniamy, bo mimo tego, że był COVID, no to wszystko było dopięte na ostatni guzik i dało się normalnie ścigać, żeglować i być w tej żeglarskiej wiosce olimpijskiej, także no wrażenia niesamowite na pewno. Olimpiada marzeń, sięgaj gwiazd. Pod takim tytułem odbyły się w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku zawody dla dzieci. Uczestnicy wydarzenia zostali zapoznani z zasadami uprawiania przeróżnych dyscyplin sportowych i wzięli udział w licznych konkursach i turniejach. Do organizacji wydarzenia włączyli się także znani sportowcy i olimpijczycy. No myślę, że sport daje dużo, daje przede wszystkim zdrowie, dobrą kondycję i myślę, że teraz czasy są trochę ciężkie do tego wychodzenia z domu, do uprawiania sportu przez te telefony, przez różne gry, komputery. Myślę, że to jest taki podstawowy problem narodowy i ogólnie światowy, że dużo dzieci zatrzymuje się przy telefonach czy komputerach, nie wychodząc z domu.
my jak byliśmy młodsi, to tego problemu nie mieliśmy i wychodząc na podwórko mijało się wtedy około 100 dzieci ze wszystkich bloków i to nas też zachęcało, żeby spotykać się z innymi, żeby biegać, żeby też później już w dalszym okresie spełniać też nasze marzenia. My poprzez sławę, poprzez granie w piłkę, czy inni sportowcy przez jakieś inne dyscypliny. Ile lat już jesteś w Polsce? Prawie 8. Podoba ci się tutaj? Tak, dokładnie. Jeżeli nie byłem tutaj. A jeżeli chodzi o polskie potrawy, jakie lubisz jeść? Nie? No. Żurek. Tak, nie super. Pierogi? Pierogi też, tak. Ale są dwie, żurek i pierogi, no. To są moje numer jeden. Za nami półmetek obozów naukowych z Dolni z Pomorza, które odbywają się w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS w Górkach Zachodnich. Już po raz czwarty utalentowana i pracowita młodzież z naszego regionu ma okazję korzystać z tej formy letniego wypoczynku. Jest on nagrodą dla uczniów, którzy wykazali się szczególną aktywnością w ramach systemu z Dolni z Pomorza. Projekt kończy się w następnym roku. Są to ostatnie 3 obozy. W tym roku jest 6 obozów. Na jeden turnus obóz trwa 7 dni od poniedziałku do niedzieli. Kończy się w niedzielę o godzinie 12. Rozpoczyna w poniedziałek o godzinie 12. Uczestników jest 40 na każdy turnus. Są to najzdolniejsze dzieciaki z naszego województwa. Z różnych dziedzin. Są to humaniści, są to biolodzy, chemicy, fizycy, informatycy. Dzieci w wieku od 12 do 18 lat są wymagające, zadają bardzo dużo pytań. W ramach zajęć są 3 jakby dedykowane im działy. Dział humanistyczny, matematyczno-fizyczny i biologiczny. Zobaczmy, jak spędzają czas studenci w trakcie trwania obozu letniego w ośrodku AWFiS w Raduniu na Kaszubach.